Somewhere over the rainbow, do piosenki z muzykalu Czarnoksiężnik z krainy Oz zatańczą Gosia Andrzejewicz i Nicholas Keegan. Zaczyna się nowy tydzień, nowa choreografia. Trzeba do tego podejść bardzo profesjonalnie i ćwiczyć. Nogi razem. Pivot. Krok prawo. Do przodu, Gosia. Tu, what we'd like to implement. W tym układzie stawiamy na lekkość. Gosia będzie zwiewna niczym piórko. Nick zaś stanie się tym, dzięki któremu wzbije się w powietrze. Widzicie, to jak to było wysoko? O Boże, nie ratunku! Odpowiednie trzymanie pozycji jest bardzo ważne. Dzięki temu Gosia staje się dużo lżejsza. W przeciwnym wypadku jej ciało zachowywać się będzie jak worek ziemniaków. Jezus, nie, to jest ciężkie, naprawdę. Słuchajcie, a czy to podnoszenie musi być na początku? A chciałabyś na końcu, jak jesteś bardziej zmęczona? Nie ma problemu. Jeszcze mnie ramno! Jak mnie to boli. W tym tygodniu mamy problem z piruetem, ale to głównie moja wina. Dotychczas wykonywałem ten element tylko z profesjonalistkami, które robią to na co dzień. Uważaj, Nick. Nick, uważaj. Careful, Nick. On nie chce kopnąć. Gdy jeździsz z amatorem, musisz dopasować swoją technikę do jego umiejętności. Nick przyzwyczajony jest do bardzo szybkiej rotacji. Teraz musi nauczyć się kręcić dużo wolniej, tak aby Gosi było łatwiej wykonać piruet. To jest w tej chwili nasz największy problem. Myślę, że będzie problem z tym piruetem. Naprawdę oni całkiem nieźle jeżdżą. No i ten element obowiązkowy musi być wykonany na ich poziomie jazdy, no na tip-top. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere Szajniki, prawdziwy zaczarowany taniec. Trudno odmówić racji, że Gosia niezwykle efektownie prezentuje się na lodowisku. Posłuchajmy, co o tym tańcu powie Doda. Dzisiaj tańczyłeś jako Dorotka z krainy Oz, prawda? Cudownie. No tu już jak gdyby z urzędu masz u mnie plusa.
Bardzo w istocie urokliwy taniec. Wiadomo, tam zaraz Renatka będzie swoje się czepiać, natomiast rzeczywiście jakoś tak wszystko ładnie, zgrabnie, pośladkowo się uzupełniało. W związku z powyższym jest okej. Świetnie. Tomasz Jacyków, Tomku. No, zostaniesz już dorodką z Czarnoksiężnika, absolutnie. Z długością sukienną silną przesadziłaś, kochana, rzeczywiście. Pośladeczki konkretne, w ogóle wszystko widać. Masz genialnego partnera, uważam, tak, naprawdę. Też tak uważam. I fantastyczne było to, że ty rzeczywiście zaufałaś mu, jak on tak po tym lodzie tutaj tobą wywijał. Matko Boska, ja w ogóle mało zawału nie dostałem. Tomasz Jacyków dzisiaj sporo o partnerach. Renata Aleksander. Sławek Borowiecki obawiał się figury obowiązkowej. Piruet parowe, jak to wypadło? No troszeczkę, zobaczmy to na materiale. Gosia wchodzi w piruet i tutaj hop, zrobiła taki podskoczek i teraz zawalczyła. I to mi się spodobało, bo ona zawalczyła o ten piruet i teraz przechodzimy w podnoszenie. Czyli no piruet widzimy, jaki był wykonany, nie był najlepszy, ale walczyli. I to mi się podoba. I druga rzecz, bardzo mi się podoba jedna rzecz, że z stokrotki, tak jak powiedział Tomek, naprawdę wychodzi rozkwitająca róża. Ona naprawdę się zaczyna rozwijać i to jest fajne. To mi się podoba. Fajnie, pięknie. Włodzimierz Szaranowicz, poproszę o punkty, Włodku. Strasznie mi się podobała determinacja Gosi, że tak trzeba profesjonalnie podejść. Miało być lekko i było zwiewnie, ale muszę pochwalić Nika, jest fantastycznym partnerem, także Gosiu, musisz go dbać o niego nie, bardzo. Wszyscy go chwalą. 7 punktów. 7 punktów od Włodzimierza Szaranowicza. Droga Dodo, poproszę o punkty. Ode mnie również 7. 7 także od Dody. Ja 6. 6 od Tomka i Renata Aleksander zamyka. Nick, very good partnering. 6 punktów. 6 punktów. Dwie siódemki, dwie szóstki, wyciągamy średnią dla Gosi i Nika za ten piękny taniec 6,5 punktu. Świetnie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ze mną konia. Jola, jestem Jola Justynko. Jolu, co chciałabyś powiedzieć Małgosi? Chciałam powiedzieć Małgosi, że bardzo Cię polubiłam, dziewczyno. Jesteś prawie tak samo ładna jak ja. Jesteś prawie tak samo inteligentna jak ja. Chyba ja trochę ładniej śpiewam i ty, Gosiu, jesteś moją królową, hej! Cudownie, bardzo Ci dziękujemy. Jeśli Państwo chcecie, żeby Małgosia była naszą królową, wysyłajcie SMS-y pod numer 7350. Pamiętajcie, to jest SMS o treści 5. Małgosia w tym czasie doszła do nas. Małgosiu, bałaś się tych podnoszeń, ale udało się tam, drobna pomyłka. To naprawdę najtrudniejsza choreografia. Ja się cała trzęsę, ale chciałam podziękować w ogóle wszystkim fanom i wszystkim telewizom, którzy na nas głosują. Naprawdę... bardzo Was kocham, bardzo dziękuję. Nick, chcesz coś powiedzieć? Nick, proszę bardzo. Słyszałam, że nauczyłeś się paru słów po polsku. Uwaga. Kocham wszystkie cycki, pupki, buszki. Nie, on powiedział, Boże, to nie to! I kocham Was. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieli Nika. Podejrzewam, że w przerwie nauczył go ktoś zupełnie innego tekstu, ale wybaczcie, bo w końcu jest mężczyzną. Jeśli będziecie głosować na Małgosię i Nika, możecie wygrać też 60 tysięcy złotych. Zapraszamy.